amerykański producent Quest Metal Detectors wycofuje ze sprzedaży najbardziej popularny model Quest X10 i zastępuje go najnowszą wersją Quest X10 Pro. Wykrywacz metali Quest X10 Pro zostaje wyposażony w wodoodporną obudowę. Można go zanurzać pod wodą do 3 metrów. Budowany zostaje szybszy procesor, poprawiona zostaje cewka i wbudowane nowe gniazdo USB. Wersja wycofana z produkcji Questa X10 nie posiadała wodoodpornej obudowy i nie można było go zanurzać pod wodą. W modelu Quest X10 Pro obudowa jest hermetyczna i ten detektor nadaje się również do pracy w wodzie. Można go zanurzać do 3 metrów pod wodę, co daje bardzo dużą uniwersalność temu modelowi. Quest X10 Pro można stosować teraz w wodzie, jak i na lądzie. Kolejne ulepszenie, jakie wprowadził producent w nowy model wykrywacza Quest X10 Pro, to zmiana oprogramowania i szybszy procesor. Również zostały zrobione zabiegi związane z cewką. Cewka posiada lepszą separację, jest głębsza, no i też zmiany, które zostały wprowadzone, spowodowane były tym, że detektor Quest X10 ma pracować bardziej stabilniej na nadmorskich plażach i w glebie wysoko zmineralizowanej. Kolejna zmiana, jaka nastąpiła w modelu Quest X10, to wymiana gniazda, które mieści się z tyłu detektora na jego panelu. W wersji Quest X10 Pro gniazdo te jest zupełnie wodoodporne, czyli zanurzając do wody nie zalejemy detektora. W poprzednim modelu X10, który mam przed sobą, były dwa wejścia. Wejście na małego jacka i wejście na USB. W nowym modelu Quest X10 Pro będzie tylko jedno wejście, wejście USB typu C. Poprzez to wejście będziemy mogli ładować detektor, robić aktualizacje, jak również pracować na słuchawkach. Słuchawki w modelu Quest X10 wyposażone były w wejście typu mini jack, które można było sobie włożyć i już pracować na słuchawkach. Natomiast w modelu Quest X10 będą to specjalne słuchawki, które można kupić opcjonalnie z wejściem USB typu C. Co będzie wchodziło w skład zestawu Questa X10 Pro? Poprawiona i zaktualizowana cewka Turbo Blade. Panel sterowania Questa X10 z obudową wodoodporną i zmienionym portem USB. Stelaż wraz z podokietnikiem. Odpowiednie okablowanie, no i oczywiście wszystkie złączki, które są potrzebne do ładowania detektora, jak również pasek do trzymania na podłokietniku. I oczywiście instrukcja obsługi w języku polskim.
Cena wykrywacza metali Questa X10 Pro to 999 zł. Czy to jest dużo, czy mało? Ocencie sami. Natomiast jest to najtańszy na polskim rynku wykrywacz metali, który można stosować na lądzie i w wodzie. Wykrywacz metali Quest X10 Pro dostępny będzie na polskim rynku około 10 sierpnia 2021 roku. Jeżeli już dzisiaj chcielibyście zamówić wykrywacz metali Quest X10 Pro, poniżej w opisie znajduje się link do sklepu. Wystarczy kliknąć, złożyć zamówienie, a wykrywacz po 10 sierpnia 2021 roku dotrze do Was do domu.